Witam. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za wybranie mojego kursu. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało. Jest to kurs Pierwsze kroki w programowaniu. Jak najbardziej mogą korzystać z niego osoby, które jeszcze nie znają w ogóle programowania. Wszystko staram się tłumaczyć dosyć powoli, tak? Dosyć jasno. Na różne sposoby staram się dokładnie omawiać wszystkie zagadnienia, ale jak najbardziej też osoby, które już coś tam programowały, też na pewno wiele się dowiedzą. Może na początku powiem coś o sobie. Programuję już od 6 lat, komercyjnie tworzę różnego rodzaju strony internetowe, serwisy. Dodatkowo pracuję zawodowo. Po pracy przygotowuję różne osoby właśnie do, czy do egzaminów, tak, czy do różnych stanowisk w pracy. Staram się pomagać właśnie wszystkim. Mam nadzieję, że też będę w stanie tym kursem pomóc Tobie osiągnąć zamierzony cel. Dobrze, czego nauczysz się przy tym kursie? Od samych podstaw, debugowania kodu, czytania błędów, jakie nam się pojawiają, rozumienia tych błędów, co jest bardzo ważne, wszelkiego rodzaju okna dialogowe, zmienne, operatory, będziemy sobie różnego rodzaju działania wykonywali, stosowali instrukcje warunkowe, pętle, bez których tak na dobrą sprawę nie można by było czegokolwiek stworzyć dynamicznego, tak? Czegoś zmieniającego się, czy powiedzmy zapisywać wielu informacji do jakichś elementów. Poznamy typy danych, konwersję tych danych, prawda? Jeżeli będziemy mieli liczbę, będziemy chcieli na tekst zamienić, czy odwrotnie. Poznamy takie obiekty jak tablice, poznamy funkcje, już same obiekty też poznamy, w jaki sposób możemy je utworzyć, w jaki sposób sprawdzić naszego elementu typ, tak? Czy to jest obiekt, czy to załóżmy będzie zmienna. Tego wszystkiego się nauczymy i oczywiście przejdziemy dalej do zdarzeń i do Document Object Model, czyli do modelowania stron internetowych. Poznamy, w jaki sposób ta strona internetowa funkcjonuje, z jakich elementów się składa. Nauczymy się tworzyć zdarzenia, które pozwalają na wykonanie czegoś pod jakimś warunkiem, że coś się wydarzy, czyli będzie nasza strona interaktywna, będziemy mogli tego typu zdarzenia dodawać, nauczymy się rozróżniać elementy, które są na stronie, tak? Wykorzystamy do tego bąbelkowanie i jak najbardziej będziecie w stanie na koniec stworzyć stronę internetową, która będzie dynamiczna. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam do kursu.